Po wielu miesiącach przerwy witamy serdecznie ze stadionu z Rybnika. Pierwsze zawody żużlowe w tym roku ligowe. 25 kwietnia ten mecz, na którym jesteśmy, miał się pierwotnie odbyć 5 kwietnia tego roku. RKM ROW Rybnik kontra Lokomotiv Daugava Pils. Przełożono to spotkanie. Padał wtedy deszcz 5 kwietnia, zresztą wiele spotkań było przełożonych. Pretensje były dosyć duże do działaczy o przełożenie tego spotkania w pierwotnym terminie, ale jak się potem okazało, słuszna była ta decyzja rybnickiego zarządu. No i doczekaliście, kibice w Rybniku, piękna inauguracja, piękna pogoda przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne. Wiele zmian w drużynie, o niej za chwilę. Lokomotiv Daugava Pils, praktycznie zmiany kosmetyczne w tej ekipie, chociaż mówiło się w sezonie transferowym o odejściu braci Łagutów. Grigory miał propozycję Artiom Łaguta. Roman Poważny rozmawiał tutaj luźno z ekipą gospodarzy RKM ROW Rybnik, natomiast warunki finansowe, które przedstawił Rosjanin, były nie do przyjęcia. No i pewną niespodzianką był powrót do ekipy z Daugava Pils Pawła Miesiąca. Ja pamiętam, kiedy ten zawodnik jeździł w sezonie 2008 w ekipie Lokomotivu. Jakichś wyników szczególnych nie było. Tutaj jeszcze dane stadionu. 357 metrów długość toru. Grzegorz Zęgota 62,37. Rekord toru młody, świeży, bo z roku 2009. No i być może dzisiaj uda się któremuś z zawodników ten rekord pobić. Grigory Łaguta, bohater, o nim mówiłem, ekipy Lokomotivu z numerem 1, potem Leonid Paura z trójką na plastronie dzisiaj. Roman Poważny z numerem 4 w ekipie Lokomotivu, trenera Nikołaja Kukina, Kwiast Podżus, który w tym sezonie notuje niezłe występy na torach żużlowych. Paweł Miesiąc z numerem 5. To jest ta niespodzianka, o której mówiłem. Maksim Bogdanow z 6 i z numerem 7 pojedzie Artiom Łaguta. To jest skład ekipy Lokomotivu Daugava Pils. Trenerem, szkoleniowcem jest Nikołaj Kokin. A więc goście w swoim najsilniejszym składzie. Ja przypomnę, że w zeszłym roku rybniczanie bardzo boleśnie przekonali się o tym, jak silny potrafi być Lokomotiv. I gospodarze, Nikolaj Klint z numerem 9, potem z numerem 10 na plastronie Finn Jonas Kylmäkorpi. To są nowe twarze w ekipie gospodarzy. Numer 11 to stary znajomy Roni Jamroży, z 12 Mariusz Węgrzyk, ale za niego będzie zastępstwo zawodnika. Mariusz Węgrzyk chory, jeszcze angina i pewne problemy z drogami moczowymi. Daniel Nermark w numerze 13 to także nowa twarz w ekipie menedżera Darka Momota. Numer 14 Sławek Pyszny i z numerem 15 pojedzie dzisiaj Rafał Fleger. To jest skład ekipy gospodarzy RKM ROW Rybnik. Na pewno ciekawe spotkanie będzie. Tutaj gospodarze przygotowali dosyć przyczepną nawierzchnię, ale sędzia Maciej Spychała przed rozpoczęciem tego meczu nakazał jej ubijanie, gdyż zawodnicy Lokomotivu stwierdzili, że jest zbyt przyczepnie, zbyt niebezpiecznie. No i być może te zmiany torowe przed tym spotkaniem wpłyną nieco na jednych i na drugich. Wiadomo, że Lokomotiv woli jeździć na torze twardym i równym. Rybniczanie, była tutaj taka narada przed tym sezonem. Wszyscy zawodnicy jednomyślnie opowiedzieli się za tym, żeby było pod koło. No bo wiadomo, że na torze przyczepnym jest lepsza, większa szansa na to, aby odrobić pozycję po przegranych startach. My za chwileczkę przeniesiemy się do Parku Maszyn. Tam będzie Nikołaj Kokin i Dariusz Momot. A więc słyszeli Państwo, spokojni pozornie jedni i drudzy, ale wiadomo, jaka jest stawka tego spotkania. Otwarcie i udana inauguracja sezonu to jest na pewno bardzo ważna sprawa. Wszyscy pamiętają, jak chodzi o gospodarzy, że rybniczanie pojechali na inaugurację w zeszłym roku do Gniezna. Tam startowcy przegrali 44-46. No ale w konsekwencji tak okazali się drużyną lepszą na koniec sezonu. Ale inauguracja, przegrana na inaugurację, to na pewno nic miłego. Ja pamiętam, bo byłem na tym spotkaniu, jak bardzo nieszczęśliwi byli kibice, gospodarze. No ale teraz już tutaj zaczynamy ściganie w Rybniku. Pierwszy wyścig, Grigory Łaguta w kasku żółtym
Jego partnerem będzie Leonid Paura w kasku koloru białego, z kolei gospodarze Nikolaj Klint, Duńczyk w kasku czerwonym i Jonas Kelmakorpi w kasku koloru niebieskiego. Takie zmiany kosmetyczne, jak chodzi o regulamin, nie ma Jokera w tym sezonie i przede wszystkim zamieniono pierwszy wyścig z drugim. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że mecz zaczyna się od biegu juniorów. Teraz jednak jest inaczej. Klint i Kelmakorpi kontra Grigori Łaguta i Leonid Paura przed nami. Pierwszy wyścig. Już wszystko w porządku. I kto będzie najszybszy ze startu? Dobrze, Łaguta. Już jest pierwszy w pierwszym wirażu. Kelmakorpi nieco szerzej. Leonid Paura ostatni. Kelmakorpi dobra prędkość na wyjściu z wirażu, ale widać, że idealnie dopasowany jest na razie Grigori Łaguta. Upada Leonid Paura na tym drugim wirażu. No i zobaczymy, czy Maciej Spychała, który jest sędzią dzisiejszych zawodów, przerwie ten wyścig. Paura jednak się pozbierał i już schodzi bezpiecznie z toru. Zresztą prowadzi Grigori Łaguta, więc właściwie trzeba tak było zrobić. Kelmakorpi drugi, trzeci Nikolaj Klint, a więc jak na razie remisowo nam się to wszystko układa. Kapitalnie Łaguta ze startu. Zresztą Grigori Łaguta w tym sezonie pokazuje, że warto było na niego postawić. Po raz kolejny jest jednym z liderów ekipy Lokomotivu. No a pierwsze spotkania tej drużyny w naszej lidze w sezonie 2010, bo przypomnę, że dla Rybnicza to jest pierwsze spotkanie, dla ekipy z Łotwy już trzecie, pokazują, że Lokomotiv wcale tutaj nie zamierza być drużyną gorszą niż rok temu. Łaguta za 3, Jonas Kelmakorpi 2 punkty, jedno oczko dla Nikolaj Klinta, bez punktu Leonid Paura, przy jego nazwisku wpisujemy upadek. No i 3-3, pierwsze rozdanie dla gości, bo to jednak zwycięstwo indywidualne Grigoria Łaguty, a gospodarze widać nie do końca jeszcze, jak chodzi o Klinta i Jonasa Kelmakorpi, spasowani, przełożeni. I być może kolejne biegi pokażą siłę gospodarzy. Łaguta, Kelmakorpi, Klint, Paura 3-3 i taki też stan tego spotkania. Po pierwszej odsłonie mało było emocji, bo właściwie na wyjściu z pierwszego wirażu nam się to wszystko rozstrzygnęło. No ale pokazał, jak mówi Grigori Łaguta, że potrafi jechać i myślę, że będzie tutaj bardzo mocnym punktem. Jak chodzi o Lokomotiv, raz jeszcze powtórka, proszę zobaczyć, tutaj już właściwie gospodarze nie mieli za wiele do powiedzenia, a tutaj mamy jeszcze migawki i kapitalna jazda Łaguty, upadek Leonida Paury. Mówili zawodnicy Lokomotivu, że bardzo niebezpieczne są wejścia w wiraż, że tam jest za dużo wody, za bardzo jest przyczepnie i być może jestem sporo racji, przekonał się o tym Leonid Paura, który już w pierwszym biegu zapoznał się z nawierzchnią rybnickiego owalu. Proszę Państwa, wykorzystując to, że do drugiego biegu mamy chwilkę czasu, zapraszamy do lektury tygodnika żużlowego, zwłaszcza tam taki duży wywiad obszerny z Dawidem Stachyrą na temat jego występu w Anglii, na temat nowego klubu i nowych szans na ten sezon. A przed nami już bieg, który przez wiele lat otwierał ligowe ściganie, więc bieg juniorski. Sławomir Pyszny i Rafał Fleger, to jest para gospodarzy. Pyszny w czerwonym, Fleger w kasku niebieskim. Przeciwko nim bardzo mocni goście. Maksim Bogdanow w kasku koloru żółtego i Artiom Łaguta w kasku białym. Tutaj, kiedy zjeżdżał Grigori Łaguta do parku maszyn, automatycznie uwagi do swojego brata, który już był przygotowany do wyjazdu na tor. Zobaczymy, na ile te wskazówki okażą się cenne. No i cała czwórka już jest na torze. Jest Sławek Pyszny. Jest Rafał Fleger, jak chodzi o gospodarze. Jest także para gości Bogdanow i Artiom Łaguta. Było swego czasu głośno o przejściu Artioma Łaguty do drużyny Unibaksu Toruń. Jacek Gajewski, menadżer, te plotki dementował, ale podobno pewne rozmowy były prowadzone
w tym kierunku. Wiadomo, że Artium jeździ u siebie w Daugavpilis, nic z tego nie wyszło. No Ekstraliga to już jest inna bajka zupełnie i tam być może Artium trafi do Ekstraligi za jakiś czas, ale myślę, że on także zrozumiał, że to jest jeszcze za wcześnie chyba. Po trzy po pierwszym biegu, teraz druga odsłona, już jest wszystko w porządku. No i kto najszybciej do startu, dobrze, gospodarze dobrze także w kasku białym. Artium Łaguta, Rafał Fleger nieco szerzej, już Łaguta jest drugi, teraz Sławek Pyszny bardzo szeroko tam wchodzi na drugim wirażu i prowadzenie gospodarzy 5 do 1. Jest dobrze, bo zawodnicy w kasku niebieskim i czerwonym z przodu, dobrze dla gospodarza oczywiście. Artium Łaguta trzeci, Bogdanow czwarty. Bezpieczne wydaje się to prowadzenie rybnickiej pary, ale Łaguta nie zamierza odpuszczać. Teraz trzeci Maksim Bogdanow. On zabiera się za to, aby odzyskać dwa punkty. Błąd Sławka Pysznego za szeroko. Wykorzystuje to Bogdanow. Teraz wepchnie zawodnika gospodarzy. Sławek jeszcze stara się tutaj nabrać prędkości na wyjściu z tego wirażu, ale niestety dla niego pojechał trochę nonszalancko. Na tej prostej zostawił mnóstwo miejsca i Bogdanow już jest drugi. No i popatrzmy, czy starczy czasu, umiejętności do tego, aby wyprzedzić Rafała Flegera. Jednak nie i popularny Krecik jest na miejscu pierwszym, ale ładny bieg, jak chodzi o Bogdanowa, był czwarty. Wydawało się na pierwszym okrążeniu, że właściwie bez szans na jakiekolwiek punktowane miejsce, a tymczasem pokazał lwi pazur i wykorzystał błąd Sławka Pysznego. A więc Rafał Fleger za trzy, dla niego pierwsze miejsce, dwa punkty Maksim Bogdanow. Jedno oczko Sławek Pyszny bez punktu, Artium Łaguta. Mamy 4 do 2 w biegu drugim dla gospodarzy i 7 do 5, taki stan spotkania po dwóch odsłonach w Rybniku na torze RKM ROF Rybnik. Tutaj proszę zobaczyć, sam moment startowy, lepsi mieli goście tutaj. Znakomicie pojechał Artium Łaguta, który prowadził. Gdzie był Bogdanow? Bardzo daleko z tyłu. Tutaj już mamy akcję Bogdanowa. Rafał Fleger prowadził od początku, a Sławek Pyszny. Za chwilkę będzie ten atak Bogdanowa. Tutaj właśnie mamy tą sytuację. I zapraszamy na krótką przerwę. Po niej wracamy na kolejny biegi na Rybnickiej Owa. Agresja wyników tego chłopaka, ale gdzieś pogubił się zupełnie. Brak wyników i na torze Lokomotivu, na torach innych. No, ale trener Mikołaj Kokin, który stwierdził, że każdy zawodnik ma szansę na rehabilitację i drugą szansę. Tą szansę otrzymuje. No i jak na razie wywiązuje się Pożut z niej znakomicie. No i zobaczymy, czy także dzisiaj na torze w Rybniku będzie groźny dla najlepszych. Poważny w kasku żółtym, on na Państwa ekranach jest właśnie Kwiast Podrzuck w kasku koloru białego, już bez tych charakterystycznych frędzelków na keflarze. I są także gospodarze Roni Jamroży w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Nikolaj Klin, który znakomicie jak na razie spisuje się w lidze angielskiej. Tam osiąga znakomite wyniki. Zresztą Nikolaj Klin schudł 9 kg przed tym sezonem. Nowy sztab mechaników, nowy fizjolog, to są ludzie od Niki Petersena, którzy zmienili całkowicie myślenie Duńczyka o Speedwayu. Zeszły sezon w Ostrowie w miarę udany, ale gdzieś bardzo nierówny. Zresztą Nikolaj mówił o tym, że kiedy jedzie się z pozycji zawodnika rezerwowego, to nie jest komfort wielki. No i zobaczymy, czy te wyniki z Anglii przełożą się na polskie tory. Jak na razie Clint zdobył jedno oczko w swoim pierwszym starcie, a tutaj Nikolaj Klint w miejsce Mariusza Węgrzyka jako ZZ-ka, a więc Jamroży i Klint kontra Roman Poważny i Kwiast Podrzuck. Długo trzymał sędzie zawodników pod taśmą, dobrze Klint i Jamroży, Poważny jest pierwszy, ale gospodarze wychodzą teraz na prowadzenie. Kapitalna akcja Klinta i Poważnego i już rybnicka para jest na prowadzeniu. Roman Poważny wzięty w kleszcze przez dwójkę rywali. Nie miał za wiele do powiedzenia Kwiast Podrzuck póki co na miejscu czwartym. Nikolaj Klint przy krawężniku, Roni Jamroży nieco szerzej. Odjechali już Łotyszą. No i jeżeli tutaj nie będzie błędów na trasie,
powinni dobyć 5 punktów do mety. Obejrzał się Jamroże, gdzie jest jego partner, ten jest drugi, a więc w dalszym ciągu dobrze dla ekipy gospodarzy. Roman Poważny nie potrafi nadrobić tego dystansu do swoich rywali. Podłuck czwarty, pachnie tutaj wygraną podwójną Rybnicza, no ale poczekajmy, bo jeszcze jedno okrążenie tutaj w żużlu. Wiele może się zdarzyć, jeden defekt i właściwie marzenia o zwycięstwie pryskają teraz nieco szerzej. Jechał Nikolaj Klint, ale to wszystko jest dla gospodarzy dobrze, bo wygrywają oni podwójnie. I oczywiście owacja Serpentyny, to się podoba kibicom, no wiadomo, kiedy drużyna swoja wygrywa, to jest na pewno ważne dla kibiców, także radość wielka. Roni Jamroży, dla niego to był pierwszy wyścig, od razu wygrany. 3 punkty, 2 punkty Nikolaj Klin, dla niego także punkt bonusowy. Roman Poważny, 1 Kiast Podrzusk bez punktu. A ten wynik Poważnego po dobrym starcie, co Państwo za chwilkę zobaczą, jest na pewno niespodzianką, bo znakomicie rozpracował pierwszy wiraż i start. Proszę zobaczyć, tutaj był dobrze ze startu, wypchnął Jamrożego Roman Poważny, ale już na prostej poradzili z nim sobie bez problemów gospodarze i wygrali podwójnie ten wyścig. Mamy 12-6, a więc 6 punktów prowadzenia podopiecznych Darka Momota i już w tej chwili może Nikołaj Kokin skorzystać z rezerwy taktycznej, bo przypomnę, że można to zrobić, kiedy drużyna przegrywa różnicą 6 punktów i więcej, ale jak na razie myślę, takiego manewru nie będzie, pojadą wszyscy według programu. Nie ma sensu zmieniać zawodnika po jednym nieudanym biegu, co mówiono wielokrotnie, czasami jest tak, że nie trafi się z przełożeniem i póki co nie ma zmian, jak chodzi o bieg numer 4. Zawodnicy gospodarze w takim samym zestawieniu, goście widzę w parku maszyn według numerów, które mam w programie, no i będziemy jechali planowo. Jest Daniel Nermark z numerem 13 już na torze, powinien do niego dołączyć Sławomir Pyszny w kasku koloru niebieskiego, to będzie para RKM Rof Rybnik, natomiast goście w tym biegu to Paweł Miesiąc w kasku koloru żółtego i Maksim Bogdanow w białym pokrowcu. Bogdanow, dobry pierwszy bieg, 2 punkty. Paweł Miesiąc jeszcze dzisiaj na torze się nie prezentował, ale Paweł Miesiąc jest zawodnikiem, który nawet jak ma słabszy sezon, potrafi pojechać w Rybniku. Oglądał tor przed tym spotkaniem, rozmawialiśmy chwilkę, mówił, że powinno być dobrze, powinno pasować. Zresztą Paweł Miesiąc jeździł na przyczepnym torze w Rzeszowie w zeszłym roku, więc dla niego taki tor na pewno nie jest wielką niespodzianką i wielkim problemem. Nermark w czerwonym, Pyszny w niebieskim, to są gospodarze, goście w tym biegu. Miesiąc w kasku żółtym, Maksim Bogdanow w kasku koloru białego. Przypomnę, że 12-6 prowadzą gospodarze po 3 do tej pory rozegranych wyścigach. Jacek Sowiński ponagla jeszcze Pawła Miesiąca, aby podjechał pod taśmę. Jeszcze Daniel Nermark prowadzi wojnę psychologiczną ze swoimi rywalami. Teraz podjeżdża już pod taśmę, bo mamy 30 kilka sekund do startu, więc trzeba już się tam ustawiać, bo wiadomo, że Maciej Spychała to jest sędzia, który nie lubi naginać przepisów, ale już chyba jest wszystko dobrze. Popatrzmy na 4. gonitwę na torze w Rybniku. Skupiony w kasku białym Bogdanow i taśma w górze, dobrze. Nermark i Pyszny są z przodu gospodarze. Teraz postawił Nermarka niebezpiecznie. Wykorzystują to goście. Błąd Daniela Nermarka teraz przycinka do krawężnika. Nermark powinien być trzeci, ale tam pracuje intensywnie na zewnętrznej Maksim Bogdanow. A z przodu Sławek Pyszny, co na pewno jest niespodzianką, bo tutaj liczono bardziej na Szweda rodem z Ostrowa. Przypomnę, teraz kapitalna akcja Nermarka po problemach Bogdanowa, chyba z motocyklem. Już jest Daniel Nermark trzeci. Kapitalny sezon Szweda w Ostrowie w zeszłym roku. Tam bardzo rzadko przegrywał i także rybnicy działacze
prowadzili rozmowy właściwie po zakończeniu już sezonu z Nermarkiem. Nikolaj Klin to jest także zawodnik, który w zeszłym roku jeździł w Ostrowie, a więc taki ostrowski zaciąg w Rybniku, bo dwójka zawodników ze składu, który jedzie dzisiaj, pochodzi właśnie stamtąd, ale jak na razie spisują się nieźle, chociaż ciężko wyciągać wnioski po tak krótkim czasie. Pyszny dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Pawła Miesiąca, 1 punkt Daniel Nermark i bez punktu w tym biegu Maksim Bogdanow. No i brawa dla Sławka Pysznego, bo Paweł Miesiąc pokazał, że jest szybki, nie tracił dystansu, a Daniel Nermark po tym błędzie na pierwszym wirażu, kiedy postawiło jego motocykl, musiał ratować się przed upadkiem, stąd problemy Szweda. No i zapewne to nie pozwoliło pokazać pełni swoich możliwości. 4-2 dla gospodarzy w czwartej gonitwie, mamy 16-8 w tej chwili. A więc 8 punktów już prowadzenia gospodarzy, co na pewno dla nich jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi biegami, ale wiadomo, że trzeba będzie jeszcze parę biegów wygrać, żeby myśleć realnie o spokojnym wygraniu tego spotkania. Tutaj mieliśmy problemy Nermarka, potem jego akcja na prostej na pozycję Maksima Bogdanowa, a w parku maszyn jest już Mariusz Węgrzyk, wielki nieobecny tego spotkania. Posłuchajmy Mariusza Węgrzyka. No nie jest za wesoło u niego, jak chodzi ze zdrowiem. Cały czas się leczy antybiotyki. No i tutaj wszyscy wierzą w to, że popularny Super Mario dojdzie do formy swojej zdrowotnej, to jest ważne. No i przede wszystkim formy technicznej, bo te silniki, na których Mariusz jeździł, no nie pracowały dobrze. No i trzeba będzie wiele pracy jeszcze włożyć przy sprzęcie, aby pojechać w kolejnych spotkaniach. A przed nami już kolejny wyścig w tym spotkaniu. Grigori Łaguta w kasku żółtym i w miejsce Leonida Paury Artiom Łaguta, więc nie czeka Nikołaj Kokin, dawny rekordzista rybnickiego toru, przypomnę, ze zmianą, a więc bracia Łaguta kontra Roni Jamroży w kasku czerwonym i Rafał Fleger w kasku koloru niebieskiego. Rafał Fleger jako ZZK w miejsce Mariusza Węgrzyka. Bracia Łaguta w jednej parze, mówił Grigori, że nie lubią ze sobą jeździć. Nie w sensie, że nie potrafię, ale wiadomo, że obawa o brata jest wtedy dużo większa. Dobrze Grigori ze startu, dobrze także Artiom. Póki co podwójnie dla gości, ale teraz problemy z silnikiem miał Grigori. Bardzo niebezpiecznie, bo Roni Jamroży tylko dzięki temu, że ma dobry refleks, nie uderzył swojego rywala. Wykorzystał to wszystko Artiom, który jest pierwszy. Drugi Jamroży, trzeci Rafał Fleger. Bardzo niebezpiecznie było na pierwszym wirażu. To jest druga już taka sytuacja, bo w tym samym praktycznie miejscu problemy miał Daniel Nermark, a więc widocznie tam jest jakaś dziura lub jest coś, co klei motocykl, popularnie mówiąc, i wyrywa do góry. Ale tym razem to z powodu defektu Grigori Łaguty musiał ratować Roni Jamroży. Rozstawili się gęsiego, nie sądzę tutaj, aby były jeszcze emocje. Łaguta z przodu, miażdżąca przewaga nad gospodarzami, spasowany idealnie już na swój bieg. I Artiom Łaguta spokojnie dowodzi 3 punkty do mety, 2 oczka dla Roniego Jamrożego w tym biegu, 1 punkt Rafał Fleger. No a Grigori Łaguta tego biegu nie kończy na skutek defektu. No gdyby jechał Grigori do końca, to kto wie, jakby się zakończyło. Tam defekt na pierwszym miejscu właściwie starszego z braci Łaguta. No i gospodarzom troszeczkę tutaj dopisało szczęście, to na pewno. 3-3 w biegu numer 5, 19-11. W dalszym ciągu 8 punktów, to jest i dużo i niedużo. Dwa biegi 5-1 przegrane przez gospodarzy powodują, że
mecz nam się zaczyna od początku. Tutaj mają Państwo wyniki tego wyścigu, a więc Artiom 3, Roni 2, Rafał Flege 1, Grigori Łaguta bez punktu. A za chwilkę powtórka. Proszę zobaczyć, jak bardzo niebezpiecznie było na tym pierwszym wirażu. I po tej powtórce zapraszamy na krótką przerwę. Tutaj problemy Grigori Jaroni z mocno podniesionym kołem. Artiom natychmiast bardzo wąsko i już właściwie skończyły się marzenia gospodarzy o wyganiu indywidualnie tego wyścigu. Przerwa, po niej wracamy na stadion RKM w Rybnik. Po przerwie wracamy na rybnicki owal, 19 do 11, 8 punktów na korzyść gospodarzy. Przed nami szósta gonitwa. Roman Poważny w kasku żółtym. Wieczesław Giruckis był awizowany w składzie wcześniej. Zmienił go Nikołaj Koki na Kiasta Podruksa. I to on właśnie będzie stanowił dopełnienie pary Lokomotivu, natomiast gospodarze desygnują do boju Sławka Pysznego w kasku niebieskim i Daniela Nermarka w kasku koloru czerwonego. Nermark, kiedy przyjechał do Rybnika po raz pierwszy podpisać kontrakt, zachwycony miastem, biegał w samym centrum, w okolicach rynku. Anonimowo mówi, że bardzo ładnie. No i zobaczymy, czy na takie wycieczki Śródmieściem uda się w trakcie sezonu. Wiadomo, że czasu na to nie ma, chociaż Daniel Nermark w czasie sezonu mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, a więc przebywa w naszym kraju. W czerwonym Nermark, niebieskim Pyszny, w kasku żółtym Roman Poważny, Kiasty Podrzuck w kasku koloru białego z pola numer 4. Już przygotowani, cała czwórka skupiony. Romek Poważny w kasku żółtym, no i popatrzmy. Dobrze Nermark kapitalnie ze startu. Szwed Poważny także bardzo dobrze przy krawężniku. Postawiło jednak ten motocykl. Sławek Pyszny bardzo blisko Poważnego. Podrzuck jest czwarty w tej chwili. Wygląda to wszystko na 4-2 dla gospodarzy. No i Nermark po tym słabszym pierwszym wyścigu, w którym tam miał problemy, teraz wiezie drugą trójkę w dzisiejszym meczu. Roman Poważny drugi, ale proszę Państwa, jest szybki Rosjanin, co widać, zyskuje bardzo na łuku, na prostej jednak, na wyjściu z wirażu. Jest szybszy Nermark, Poważny drugi, trzeci Pyszny, który ma problemy tam pewne. Podrzuck coraz bliżej Sławka Pysznego. No Sławek Pyszny nie może jechać cały czas bardzo blisko krawężnika. Musi zaatakować czasem przy bandzie. Teraz chyba defekt motocykla Pysznego. Chociaż nie jedzie Sławek dalej, przypuszczam, że bez gazu po prostu wszedł w ten wiraż, stąd problemy. A Nermark ratuje, można powiedzieć, 3 punkty dla swojej drużyny. No źle dla gospodarzy to się stało, bo prowadzi 4-2. I Sławek Pyszny przyjeżdża ostatni. Tam problemy chyba jednak z motocyklem, chociaż myślę, że będzie okazja do rozmowy ze Sławkiem. Nermark 3 punkty. 2 punkty Roman Poważny, który nękał do końca atakami swojego rywala. 1 punkt Kiasty Podrzuck po błędzie Sławka Pysznego. I Sławek Pyszny na pozycji czwartej bez punktu w tym biegu. To jest kolejny remis, już trzeci w tym spotkaniu. Po 3, 22 do 14 mamy po 6 gonitwach w Rybniku. No i w dalszym ciągu jest 8 punktów przewagi. Gospodarze nie potrafią odskoczyć rywalom na coś więcej, ale Nermark po raz trzeci wygrywa dzisiaj start. Kapitalne starty ma Szwed. Jak na razie 2 trójki. No i 1, a więc słynął z tego, że miał dobre starty zawsze. Zresztą przypomnę, że ten Szwed zaczął jeździć później na żużlu, bo w wieku 19 lat był mechanikiem żużlowym i kiedyś mówił do swojego żużlowca, którym się opiekował, żeby dał się przejechać na tym motocyklu. Zrobił parę kółek, podobno bardzo szybko złapał
o co chodzi, czyli jazdę ślizgiem, no i zdecydował, że spróbuje swoich sił na żużlowym owalu. To oczywiście nie jest jakiś wybitny zawodnik, ale to jest naprawdę dobrej klasy Szwed, który potrafi pojechać, kiedy trzeba. Wiadomo, że starty w Ekstralidze, nie wiem, czy na to byłaby szansa w przypadku Nermarka, ale w pierwszej lidze dobra średnia, dobry występ wspólnie z Jonasem Kelmakorpi w ekipie Stali Gorzów. A więc znają się ci zawodnicy już z Gorzowa. A teraz przed nami bieg numer 7. Nikolaj Klint w kasku koloru czerwonego, Jonas Kelmakorpi w kasku niebieskim. To jest para gospodarzy, a goście Paweł Miesiąc w żółtym, Maksim Bogdanow w kasku koloru białego. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Paweł Miesiąc, który miał dobry swój pierwszy wyścig. Wprawdzie przegrał go, ale pokazał, że bardzo szybki jest dzisiaj na rybnickim torze. Obok niego po prawej ręce Nikolaj Klint, potem Maksim Bogdanow i Jonas Kelmakorpi w kasku niebieskim. Pracował bardzo Jonas Kelmakorpi nad startami, kiedy trenował na początku marca we Francji. Bardzo starał się poprawić wyjścia spod taśmy. Wiadomo, że to nie jest mocny element Fina i nigdy nie był. No ale być może tamte starty i te próby przynoszą jakiś spodziewany efekt. Kelmakorpi dobrze, także Nikolaj Klint. Gospodarze prowadzą w tej chwili podwójnie, nieco szerzej Kelmakorpi, ale Paweł Miesiąc tam się napędza bardzo szeroko, za duża przerwa między zawodnikami z Rybnika. No i kapitalnie Paweł Miesiąc, cudowna akcja Miesiąca i już jest Paweł Miesiąc na pozycji numer 1. Od razu przypomina mi się akcja Tomka Goloba z meczu Stal Gorzów Unia Leszno-Cedy, kiedy też wszedł między dwójkę rywali, kiedy ci zostawili miejsce. Błąd rybnickich zawodników. Nie można w ten sposób jeździć parą. No i z 5-1 zrobiło się 3-3. I jeżeli tak dojadą do mety, to w dalszym ciągu prowadzenie gospodarzy będzie tylko 8-punktowe. Maksim Bogdanow jest z tyłu. On dzisiaj na torze w Rybniku nie był jeszcze jasny. Szczerze mówiąc, spodziewałem się lepszej jego postawy. A Paweł Miesiąc pokazuje, że jest dzisiaj szybki, potrafi walczyć na dystansie. Teraz nieco zbliżył się Kelmakorpi, ale jednak to nie wystarcza. Na Pawła Miesiąca brawa, wielkie brawa dla tego zawodnika, bo naprawdę to, co pokazał na drugim wirażu, to jest prawdziwy majstersztyk. Wykorzystał błąd, zawahanie zawodników rybnickich, dla niego 3 punkty, a więc zadowolony na pewno Paweł Miesiąc z tego biegu. Do tej pory te jego występy w lidze nie były olśniewające, ale tak jak mówiłem, Paweł Miesiąc, nawet kiedy miał słabsze sezony, potrafił w Rybniku pojechać, co udowadnia w tym wyścigu. Miesiąc 3, Kelmakorpi 2, Nikolaj Klint 1, Maksim Bogdanow 0, po 3 w biegu numer 7 i mamy 25-17. Taki stan tego spotkania. Tu jeszcze mamy powtórki. I proszę zobaczyć, tutaj akcja już Pawła Miesiąca, kiedy był pierwszy. Znakomicie pojechał, wyczuł swoją szansę, z której skorzystał, a w parku maszyn czeka już na Państwa Roman Poważny, a więc posłuchajmy Rosjanina w barwach Lokomotivu. A więc Roman Poważny zadowolony jak na razie, bo jego postawa w dzisiejszym spotkaniu naprawdę dobra. Kolejna odsłona przed nami, jest na torze już lider ekipy Lokomotivu Grigori Łaguta w kasku koloru żółtego. Jego partnerem będzie Paweł Miesiąc, a więc w miejsce tutaj Leonida Paury Paweł Miesiąc jako rezerwa taktyczna tenera Nikołaja Kokina. No to po tak dobrym występie Miesiąca trudno było z tego nie skorzystać, a więc Łaguta i Miesiąc to jest para Lokomotivu, a gospodarze desygnują do boju Daniela Nermarka w kasku czerwonym i Rafała Flegera w miejsce Sławka Pysznego w kasku niebieskim. Sławomir Pyszny, już ta kontuzja, której uległ na torze w Rawiczu podczas meczu kontrolnego, powoli wszystko zmierza w dobrym kierunku. Pierwsze rokowania były niezbyt dobre. Te kolano puchło. Wydawało się, że będzie wielki problem, ale intensywna rehabilitacja
spowodowała, że jest ze stanem zdrowia Sławka Pysznego coraz lepiej, ale mówi, że kiedy są dziury, kiedy jest turniej równy, to jeszcze się odzywa. Zresztą tutaj były takie plany, aby jechał w dzisiejszym spotkaniu Andrzej Karpow, ale trenował w niedzielę rano przed tym spotkaniem i stwierdził, że jednak ten bark dokucza bardzo i woli nie ryzykować startu w dzisiejszym spotkaniu. Fleger w niebieskim, Nermark w czerwonym, kontra Grigori Łaguta w żółtym, Paweł Miesiąc w kasku koloru białego, skupiony Rafał Fleger. I spójrzmy, dobrze Nermark, kapitalnie Szwed ze startu, niż także Rafał Fleger, tam pracuje bardzo intensywnie na zewnętrznej, czy da radę, czy wystarczy prędkości, jednak musiał zamknąć gaz. Jest 3-3 w tej chwili. Nermark już z przodu, Łaguta drugi, trzeci Miesiąc, czwarty Fleger, ale bardzo blisko Nermarka, Grigori Łaguta, on na pewno do końca nie odpuści, będzie szukał sposobu na wyprzedzenie szwedzkiego Internacjonała. Nermark jednak bezbłędnie jak na razie. Ten trzeci Miesiąc widać, że już nie jest tak szybki jak w swoim poprzednim starcie. Rafał Fleger po tym, jak musiał się unotować przed wjechaniem w bandę, zrezygnował nieco z jazdy, już bardzo daleko z tyłu. Myślę, że bez szans na punktowaną pozycję. Nermark powiększa przewagę nad Łagutą. Ten drugi, trzeci, w dalszym ciągu Miesiąc, czwarty Rafał Fleger. To będzie oznaczało czwarty pod rząd remis, a piąty w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze chwilka i będzie wszystko jasne, a więc 3-3. A to oznacza, że Lokomotiv nie zamierza tutaj się poddawać. Robi się ciekawie, nie potrafią gospodarze przełamać gości na więcej niż 8 punktów. Nermark, kolejna trójka, to jest druga w dzisiejszym już spotkaniu. Daniel Nermark 3, Grigori Łaguta 2, 1 punkt dla Pawła Miesiąca, dla niego także punkt bonusowy, bez punktu Rafał Fleger. Po 3, 28 do 20 to jest stan tego spotkania. No i zobaczymy, czy stać będzie Łotyszy na to, aby podjąć jeszcze walkę. Myślę, że są na bardzo dobrej drodze do tego, dlatego że mamy 8 biegów, a więc mamy, można powiedzieć, połowę spotkania za sobą. No i widać, że coraz lepiej tutaj radzą sobie goście na torze w Rybniku. Nie przegrywają biegów, a to ważne. No i zobaczymy, jak będzie w dalszej części tego spotkania. My zapraszamy na krótką przerwę, po niej wracamy ponownie do tego spotkania. Rof Rybnik, głośny okrzyk rybnickich kibiców. Oni tutaj wierzą w to, że gospodarze są w stanie wywalczyć 2 punkty na inaugurację. Jest Jonas Kylmakorpi. W kasku niebieskim jego partnerem będzie Nikolaj Klint. W czerwonym pokrowcu goście desygnują do boju Romana Poważnego w kasku żółtym i Artioma Łagutę w miejsce Leonida Paura, więc zmiana w drużynie Lokomotivu. Łaguta dzisiaj nieźle się prezentuje, dobrze także Roman Poważny, ale gospodarze także nie gorsi. Nikolaj Klint w kasku czerwonym, Jonas Kylmakorpi w kasku koloru niebieskiego. Niechciany trochę był Nikolaj Klint w polskiej lidze. Mówił, że nie było za wiele propozycji z innych klubów. Oferta z Rybnika była krótka, konkretna, dlatego ją przyjął. No i jak na razie to nie jest jeszcze oczywiście ten Nikolaj Klint, którego na pewno rybnicy kibicy chcieliby oglądać, ale myślę, że jak mówię, te występy, zwłaszcza w Anglii, napawają optymizmem. Widać, że przygotowany jest kapitalnie. 5 nowych silników od Fleminga Graversena na ten sezon. To na pewno jest odpowiedź na to, że poważnie podchodzi Nikolaj Klint do pierwszego roku startów już jako senior. Dobrze Klint, dobrze także Artiom Łaguta, jest pierwszy. Łaguta już na pierwszym wirażu, poważny między dwójkę rywali. Teraz Kylmakorpi tam próbuje powalczyć. Wykorzystał to wszystko Nikolaj Klint. Jonas Kylmakorpi jest czwarty, a Roman Poważny tam bardzo szeroko, bardzo blisko
cała trójka rywali, poważnie teraz wyprzedza Klinta, ten się rewanżuje natychmiast na wejściu w ten wiraż, poważny z problemami na drugim wirażu, a z przodu Artiom Łaguta, który prowadzi po kapitalnym starcie, już spasował idealnie ścieżki blisko niego Klint, nieznacznie zbliżył się do Romana Poważnego Jonas Kelmakorpi, który zmienił motocykl na ten swój trzeci wyścig, jedzie na drugim motorze. Klint teraz bardzo blisko krawężnika, musi pilnować się Łaguta, ten jednak większa prędkość na wyjściu z wirażu, kapitalna walka tej dwójki, myślę, że Klint do końca będzie nękał atakami swojego rywala, ale nie da rady go wyprzedzić. Łaguta, Nikolaj Klint, Roman Poważny i Jonas Kelmakorpi 4-2 przegrywają gospodarze ten bieg. Artiom Łaguta, wielkie brawa dla niego, znakomicie ze startu i pewnie do końca, a więc mamy pierwsze drużynowe zwycięstwo Lokomotivu w biegu numer 9. 30-24, 6 punktów przewagi gospodarzy. No i zaczyna nam się w Rybniku robić ciekawie, bo opór gości jest bardzo silny. Ja przypomnę, że pierwsze spotkanie, które jechał Lokomotiv na wyjeździe, jechał w Grudziądzu i tam po dobrym początku ekipy z Grudziądza, potem to spotkanie w środkowej fazie nabrało kolorytu, bo w pewnym momencie zrobiły się tylko 2 punkty na korzyść podopiecznych Roberta Kępińskiego. No ale ostatecznie Grudziądz pokonał Łotyszy 49-41, co wskazywałoby na dobre spotkanie, a takie spotkanie na razie mamy w Rybniku, bo pomimo prowadzenia gospodarzy ten mecz jest ładny i tutaj Łotysze nie odstają absolutnie od zawodników RKM ROF Rybnik, co nam gwarantuje na pewno emocje w dalszej części tego spotkania. 6 punktów i dużo, i bardzo mało. To jest jeden bieg przegrany 5-1 i jeden bieg 2-4 i robi nam się remis. Daniel Nermark na pierwszym planie. W kasku koloru niebieskiego. On jako ZZ-ka w miejsce Mariusza Węgrzyka, jego partnerem będzie Roni Jamroży w kasku koloru czerwonego. Natomiast goście to Maksim Bogdanow w kasku białym i Paweł Miesiąc w kasku żółtym. 6 punktów na Państwa ekranach. Bogdanow. Jest także Daniel Nermark w kasku niebieskim. Bogdanow, jedna z największych gwiazd drużyny Lokomotivu Dauga Pils. On także nękany propozycjami z innych klubów, ale mają dar przekonywania działacze Lokomotivu do tego, aby zostali w tym mieście. Zresztą mówił o tym Grigorij Łaguta, kiedy była okazja do rozmowy poza kamerą, że oczywiście propozycje były lepsze finansowo przed tym sezonem, ale lepiej jeździć za mniejsze pieniądze, a pewne, niż za dużo czasami wirtualne, i trudno nie przyznać się racji. Jamroży i Nermark kontra Bogdanow i Paweł Miesiąc przed nami. 10. gonitwa. Dobrze, Nermark ponownie ze startu. Jamroży przegrywa start. Jest Roni Jamroży ostatni. Nermark na pozycji pierwszej. Miesiąc bardzo już blisko Daniela Nermarka. Ten wchodzi w ten łuk bardzo szeroko. Postawiło tam Szweda, co wykorzystali goście bezlitośnie. No i z 3-3 zrobiło nam się 5-1. Będzie Nermark musiał pracować, aby odrobić tą pozycję. Roni Jamroży kompletnie nieprzełożony na ten wyścig. No i proszę zobaczyć, jak kapitalnie wykorzystali błąd Szweda goście z Dauga Pils. Paweł Miesiąc na prowadzeniu drugi, Maksim Bogdanow trzeci, jest Daniel Nermark czwarty, Roni Jamroży. Jeżeli tak dojadą do mety, to będziemy mieli drugie drużynowe zwycięstwo ekipy Lokomotivu na torze w Rybniku, a to będzie oznaczało, że teraz Bogdanow problemy. Pod Dmuchawiec pojechał bardzo szeroko, Nermark jednak był za daleko. To będzie oznaczało, że 2 punkty tylko zrobią się w Rybniku przewagi gospodarzy. Tak jest.
No i gwizdy, pierwsze gwizdy w Rybniku. Nie podoba się to kibicom, ale trudno się dziwić, bo było dobrze dla gospodarzy, a w tej chwili jest sytuacja już delikatnie mówiąc podbramkowa. Łotysze widzą, że mogą pojechać na tym torze, co wykorzystali kapitalnie miesiąc za 3-2 punkty dla Bogdanowa. Jeden punkt dla Daniela Nermarka, bez punktu Roni Jamroży. Chociaż teraz mamy inną kolejność, dokładnie, bo z mojego stanowiska to wyglądało tak, że to jednak Daniel Nermark był na pozycji trzeciej, ale Jamroży 1, Nermark 0. A więc Nermark był pierwszy, skończył ostatni. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy, proszę Państwa, dwa punkty tylko prowadzenia ekipy RKM ROW Rybnik i mecz, można powiedzieć, zaczyna się nam od początku. 31-29, a tutaj mamy jeszcze powtórki tego, ja kiedy byłem w Parku Maszyn, tam jest naprawdę gorąco w boksie gospodarzy, no ale trudno się dziwić, było też bardzo wielki spokój, Nikołaj Kokin tylko się uśmiechał, kiedy koło niego przechodziłem. No, ja pamiętam taki scenariusz w zeszłym roku, ale wolę nie mówić za dużo, bo potem Państwo powiedzą, że wykrakałem. No ale zaczyna robić się ciekawie w Rybniku, na pewno już jest wielka nerwówka. Dariusz Momot sam biegał między rybnickimi zawodnikami. Nermark przed chwileczką w boksie, zamkniętymi oczami. Koncentracja pełna. Oni wiedzą wszyscy, co się stanie, kiedy Rybnik ten mecz przegra. Ja wolę o tym głośno nie mówić. No ale to dobrze z jednej strony dla widowiska, bo na pewno spotkanie nabierze kolorytu dużego. I zobaczymy, co się wydarzy w kolejnej odsłonie. Roman Poważny w kasku żółtym i Artiom Łaguta w miejsce Leonida Paury. To jest para gości. Natomiast gospodarze: Daniel Nermark w kasku czerwonym, Jonas Kelmakorpi w kasku koloru niebieskiego. ...29 punktów uzbierali Łotysze, 31. Goście z Łotwy na Państwa ekranach: Roman Poważny, teraz Jonas Kelmakorpi. To jest, przypomnę, zawodnik, który także startuje na długim torze, na torze na trawie. A więc wszelkie odmiany speedwaya, mówi, że próbował delikatnie iść na ice speedwayu, ale na razie to jest odmiana żużla, która go nie za bardzo pociąga. No i zobaczmy, kto teraz pokaże się z dobrej strony. Dobrze Roman Poważny, dobrze także Artiom Łaguta. No i dla gospodarzy wygląda to fatalnie. Nermark pojechał nieco szerzej. Jest Szwed na miejscu drugim, ale co z tego, kiedy z przodu jest Roman Poważny. Drugi Nermark, trzeci Artiom Łaguta, czwarty Jonas Kelmakorpi. Teraz akcja Kelmakorpiego na pozycję numer 3 udana. Finn na miejscu trzecim, z przodu bez zmian, w dalszym ciągu szybki ze startu. I teraz na trasie jest Roman Poważny. Znowu remis, kolejny remis przy Gliwickiej. To będzie oznaczało, że ta przewaga gospodarzy się nie zwiększy, ale to także oznacza, że Łotysze w dalszym ciągu będą mieli na widelcu gospodarzy. Jest bardzo blisko tego, aby ich przełamali. No i zobaczymy, czy dadzą radę to zrobić. Jak na razie remisowo to wszystko wygląda i tak się nam to skończy. Roman Poważny, dla niego zwycięstwo i pierwsze miejsce. Nermark mimo ambitnej pogoni drugi, trzeci Kelmakorpi, czwarty zrezygnowany Artiom Łaguta, który ładnie tam walczył z Jonasem przez dwa okrążenia, ale to wystarczyło na remis. To jest kolejny remis, a w tej chwili szybciutko policzę. Tutaj mieliśmy 5, tu mamy 6 remis w dzisiejszym spotkaniu. To na pewno pokazuje, jak bardzo jest ono wyrównane. Na Państwa ekranach Roman Poważny, zwycięzca biegu 11. No i doczekał się popularny ropa zwycięstwa 1-2-1-3. A więc niezły występ Poważnego. Mówi, że chciałby, żeby były trójki. No i proszę bardzo. 3-2-1-0. 6 punktów rozdane. 34 dla gospodarzy, 32 punkty dla gości.
Będzie ciekawie na pewno do końca, a przypomnę, że 4 biegi jeszcze zostały do rozegrania na torze w Rybniku. Tutaj popatrzmy, jak kapitalnie wyszli ze startu goście. Tu wykorzystał swoją większą prędkość na wyjściu Daniel Nermark, a potem Jonas Kelmakorpi. Jeden punkt odbił Łagucie, co pozwoliło gospodarzom w tym biegu uratować remis, ale w dalszym ciągu jest ciekawie. Nerwówka wielka na trybunach, także konsternacja po... No myślę, że tutaj w Rybniku nikt nie spodziewał się, że Lokomotiv postawi taki opór, chociaż wielu kibiców, kiedy były typowania wyników na forum RKM ROF Rybnik, no mówiło, że to będzie ciężkie spotkanie dla gospodarzy i ja szczerze mówiąc też spodziewałem się, że nie będzie spacerku. Natomiast goście stawiają ciężki opór, ale to jest, proszę Państwa, kolejny argument na to, że nie będzie w pierwszej lidze łatwych spotkań w tym roku absolutnie z nikim. No ale zostawmy to już na boku. Bogdanow w kasku białym, Grigori Łaguta w kasku żółtym. To jest Lokomotiv w tym biegu kontra Sławomir Pyszny w kasku niebieskim. I mamy Roniego Jamrożego w kasku czerwonym. Słyszeli Państwo rozmowę. Trzeba będzie nie dopuścić do tego, aby Lokomotiv rozwinął skrzydła, no i teraz będzie mógł Roni Jamroży wcielić w życie to, co mówił. Nerwowo spoglądają na zegar. Grigori Łaguta jeszcze sprawdza, czy wszystkie kraniki podkręcane. Kask ustawienia sprzęgła. To jest wszystko niezwykle ważne. Ja pamiętam nieraz sytuację, kiedy zawodnik wygrywał start, prowadził i potem nagle się okazywało, że stawał, bo nie odkręcił kranika, ale popatrzmy. 12 bieg przed nami. Taśma w górze, Grigori Łaguta znakomicie, dobrze Sławek Pyszny, ale Łaguta jest z przodu. Popularny Grisza już prowadzi, Pyszny ogląda się, gdzie jest jego partner. Jamroży nieco szerzej, powinni pojechać parą teraz gospodarze, bo myślę, że nie ma sensu ścigać się z Łagutą, który widać jest nie do ugryzienia w tym wyścigu. Dla gospodarzy remis to jest także coś, co ich przybliża do sukcesu w tym spotkaniu, no ale z tyłu nie ma zamiaru odpuszczać Maksim Bogdanow, który jest bardzo blisko teraz błąd Sławka Pysznego. Niesamowicie postawiło jego motocykl na wyjściu z tego wirażu, nieco klapnął gazem Bogdanow, bo wystraszył się, że może się to skończyć bardzo źle. A z przodu Grigori Łaguta, teraz bardzo szeroko pojechał Roni Jamroży, ale opanował motocykl. To jest dzisiaj trudne, sprawia wiele trudności jednym i drugim, chociaż Łaguta pokazuje, że nawet na tak trudnym torze można pojechać. Teraz problemy Sławka Pysznego, tam na tej prostej miał, ale Bogdanow jednak nie wykorzystał tego zawahania rybnickiego zawodnika. Po trzy kolejny remis, tym razem w biegu numer 12. Grigori Łaguta, kolejna trójka dla tego zawodnika. To już druga w dzisiejszym spotkaniu. Na miejscu drugim Roni Jamroży, jeden punkt i bonus. Sławek Pyszny bez punktu. Maksim Bogdanow 37 do 35. Z tego, co ja pamiętam, to po 12 biegach w Grudziądzu też podobny był wynik. Kto wie, chyba, czy nie taki sam. Ale ostatecznie gospodarze tam wygrali. No i brakuje Rydniczanom 9 punktów do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu, ale Lokomotiv na pewno nie ma tutaj najniższej ochoty na to, aby to spotkanie gospodarzom odpuścić. Wiadomo, że kiedy jedzie się w kontakcie, kiedy jest szansa jeszcze na zwycięstwo, to jest zupełnie inna adrenalina, zupełnie inne możliwości, no i zapewne szansa na wywiezienie z Rybnika 2 punktów. Emocje na pewno będą w biegu numer 13, który przed nami. Coraz bardziej gorąca atmosfera w Rybniku, chociaż tutaj zachodzące słońce, kiedy tutaj siedzimy w cieniu, jest bardzo zimno wbrew pozorom, ale bieg numer 13 przed nami. My chcemy, wykorzystując to, że nie ma jeszcze zawodników wszystkich pod taśmą, podziękować portalowi sport24.pl. Tam
znajdą Państwo informacje o naszych relacjach, o planowanych spotkaniach, które dla Państwa będziemy pokazywać. Sport24.pl, tam Państwa serdecznie zapraszamy. Ta współpraca od tego sezonu z tym portalem. No i czekamy jeszcze na jednego zawodnika. Jest już cała czwórka. Mieli dylemat gospodarze, kogo tutaj wystawić jako ZZ-kę w miejsce Mariusza Węgrzyka. Ostatecznie Dariusz Momot zdecydował, że Jan Skelmakorpi się pojawi na torze w kasku niebieskim. Jego partnerem będzie Nikolaj Klint w kasku czerwonym. Więc Klint i Skelmakorpi kontra Artiom Łaguta i Paweł Miesiąc. Jeżeli tutaj gospodarze wygrają, to będą jedną nogą już w raju. Jeżeli tymczasem Łotysze pokażą lwi pazur, no to może być bardzo ciekawy w biegach nominowanych. No ale nerwówka u jednych i u drugich na pewno ogromna. Klint w czerwonym, Skelmakorpi w kasku niebieskim, Paweł Miesiąc w żółtym, Artiom Łaguta w kasku białym skoncentrowany, Nikolaj Klint. Oni wiedzą, jaki jest wynik, wiedzą, jaka jest stawka tego spotkania. No i zielone światło już zapalone. Taśma w górze, dobrze, Klint dobrze, także w kasku białym Łaguta. Skelmakorpi tam nabrał prędkość na wyjściu z tego wirażu, no i znakomicie dla gospodarzy, ale problemy tam ma Jonas Skelmakorpi. Na wejściach wiraż, tam szczególnie na tym drugim wirażu, te wejście jest bardzo przyczepne, mocno zmoczone. I mówili zawodnicy o tym w parkingu, kiedy miałem okazję być w trakcie wywiadów, że tam jest problem. No ale z drugiej strony tor jest jednakowy dla wszystkich i nie ma tutaj sensu w jakikolwiek sposób narzekać na rybnicką nawierzchnię. Klint z przodu, Skelmakorpi jest drugi, trzeci. W tej chwili jedzie w kasku biały Artiom Łaguta, czwarty Paweł Miesiąc. 5-1 dla gospodarzy, to na pewno ich przybliża do sukcesu. Ale to są jeszcze dwa biegi, które także trzeba pojechać dobrze. Za trzy Klint, dwa Jonas Skelmakorpi, jeden punkt Artiom Łaguta bez punktu w tym wyścigu. Paweł Miesiąc, to na pewno spora strata dla Lokomotivu. A Nikolaj Klint znakomicie zabrał się z tego czwartego pola. Wygrywa ten bieg 5-1 w biegu numer 13 i mamy 42 do 36. Taki stan spotkania w Rybniku. 4 punktów brakuje gospodarzom do wygranej. Natomiast goście musieliby w tych dwóch biegach uzbierać tych punktów 10. Na pewno w lepszej sytuacji gospodarze, ale biegi nominowane to jest także strategia, to jest także loteria, to jest także coś, co trzeba wymyślić dobrze, a to nie jest takie proste. Przed nami powtórki tego wyścigu, natomiast nam obiecał wywiad po biegach zasadniczych Rafał Fleger. Jeżeli tylko w dalszym ciągu będzie miał ochotę, przeniesiemy się do Parku Maszyn. Na razie powtórki. No i tym sposobem zdobyli, proszę Państwa, 5 punktów rybniczanie i są już jedną nogą ku temu, aby te spotkanie wygrać. Rafał Fleger, właśnie, może to zrozumieć dwojako. W każdym układzie popularny krecik, wyjątkowo spokojny. No a my mamy już przed nami bieg 14, który już być może wskaże zwycięzcę tego spotkania. Dla widowiska lepiej byłoby, gdyby jednak emocje były do ostatniego 15 biegu, ale wiadomo, że gospodarze już teraz chcieliby postawić kropkę nad i, już teraz ta wisienka na torcie miałaby się na nim znaleźć, ale na pewno Roman Poważny i Grigorij Łaguta nie będą tego zadania ułatwiać. Mamy skład na biegi nominowane i ciekawostka, bo Grigorij Łaguta pojedzie dwa razy, a więc w biegu 14 i 15 może tak zrobić Nikołaj Kokin, bo nie wykorzystał jeszcze rezerwy, jak chodzi o Grigorija Łagutę. Więc jak najbardziej jest to dopuszczalne i możliwe. To na pewno jest spora siła rażenia ekipy Lokomotivu. Mocna para gości. Roman Poważny do tej pory znakomity występ w Rybniku, podobnie Grigorij Łaguta. I gospodarze
Jonas Kelmakorpi w kasku czerwonym, Roni Jamroży w kasku koloru niebieskiego. Oni dzisiaj w kratkę, różnie, ale będą musieli pokazać tutaj, że potrafią walczyć, bo wbrew pozorom te 6 punktów można w dwóch biegach odrobić. Kto najszybciej, dobrze Kelmakorpi, dobrze także Grigori Łaguta. Już jest Grisza z przodu. Bardzo dobrze gospodarze zamykają Romana Poważnego. Teraz błąd jednak jadącego w kasku niebieskim Roniego Jamrożego. Wykorzystuje to Roman Poważny. No i tam napędza się nieco szerzej. Będzie musiał uważać Jonas Kelmakorpi do końca, bo Poważny dzisiaj pokazał, że jest bardzo szybki, bardzo blisko teraz Poważnego. Jamroży nie dał jednak rady. Jest czwarty, drugi Kelmakorpi, a więc 2 punkty jadą dla Rybnika. 4 punkty w tej chwili jadą dla ekipy Lokomotivu. To oznacza, że będziemy mieli emocje do ostatniego wyścigu, ale Roman Poważny nie ma zamiaru tutaj odpuszczać. Jeszcze będzie próbował tą pozycję drugą odbić. Napędza się nieco szerzej, jednak Kelmakorpi jedzie dobrze, jedzie przy krawężniku, jedzie środkiem tory, chodzi o drugi wiraż i będzie miał ciężko popularny ropa, aby zdobyć coś więcej niż tylko jeden punkt. Ostatni atak rozpatrzy, przycinka do krawężnika, jednak Kelmakorpi, no ale ta odległość była bardzo, bardzo niewielka. 3 punkty zatem Grigori Łaguta, 2 punkty Jonas Kelmakorpi, jedno oczko dla Roka Poważnego bez punktu. Roni Jamroży, 4-2 dla ekipy Lokomotivu. Mamy 44-40 po, proszę Państwa, 14 wyścigach. No i tak na dobrą sprawę jeszcze wszystko się może zdarzyć, bo teoretycznie, tu mają Państwo planszę z wynikami, teoretycznie jeszcze gospodarze, ja tego wolę głośno nie mówić, ale mogą te spotkanie przegrać, bo już takie spotkania były, gdzie w ostatnim biegu padał wynik 5-0, no i łatwo policzyć, że wtedy byłoby jednym punktem, mówiąc kolokwialnie, do tyłu, ale na szczęście dla gospodarzy takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, co jednak nie zmienia faktu, że emocje będziemy mieli także w 15 wyścigu. A popatrzmy na powtórki. Dobrze wyszedł Kelmakorpi, ale Łaguta już na pierwszym wirażu pozbawił złudzeń fińskiego Rekina, który dzisiaj pojechał nieźle, no ale oczywiście on sam także mógłby zdobyć więcej punktów. Ważne jest to, że ekipa rybnicka dzisiaj, każdy właściwie zdobyła punkty, to jest niezwykle istotne i każdy dorzuca swoją cegiełkę do tego sukcesu. Prezes Michał Pawlaszczyk na stojąco, Adam Fudali, prezydent miasta Rybnika, jeszcze siedzi, ale tutaj już chyba nikt za chwilkę siedział nie będzie na rybnickim stadionie. 15 bieg, kto by przypuszczał, że w 15 biegu rozstrzygniemy losy tego meczu. A czwórka najlepszych zawodników, czwórka tych, którzy będą decydowali o tym, kto dzisiaj zdobędzie 2 punkty, bo ja przypomnę, że bardzo blisko są Rybniczanie, ale Łotysze także teoretycznie na 2 punkty jeszcze mają szansę. Daniel Nermark w kasku czerwonym i Nikolaj Klint w kasku koloru niebieskiego. To jest obsada, jak chodzi o bieg numer 15. Natomiast goście desygnują do boju. Grigori Łaguta w kasku żółtym i Pawła Miesiąca w kasku koloru białego. No i zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy. Nikolaj Klint, byłem w parkingu przed podaniem składów na biegi nominowane i kiedy Nikolaj Klint wiedział, że pojedzie w biegu 15, powiedział od razu, że jadę z czwartego pola. Tak chciał Dariusz Momot, menadżer KMF Rybnik. Czwarte pole dla Nikolaj Klinta, drugie pole dla Daniela Nermarka. Pierwsze pole Grigori Łaguta, Paweł Miesiąc w kasku białym, pole numer 3, 15 bieg RKM-ów Rybnik kontra Lokomotiv Daugavpils. Popatrzmy, kto dzisiaj zdobędzie 2 punkty. Dobrze Klint, dobrze Nermark, oni wychodzą na podwójne prowadzenie. Trzeci Miesiąc, czwarty Grigori Łaguta w tej chwili, a więc dobrze dla gospodarzy to się układa. No i jak na razie mocniej drżą serca kibiców Lokomotivu. Paweł Miesiąc teraz atakuje Daniela Nermarka. Ten upada, wywieziony pod bandę.
I sędzia Maciej Spychała ten bieg nam przerywa. Przerwany bieg numer 15. Był tam delikatny kontakt pomiędzy Miesiącem i Danielem Nermarkiem. Już jest dwójka młodzieżowych zawodników RKM Rof Rybnik przy motocyklu Daniela Nermarka, jest Łukasz Piecha, jest Mateusz Domański, jest Mariusz Kąsek. A Daniel Nermark spokojnie do parku maszyn. W tej chwili mamy informację, wykluczony z powtórki biegu 15 jest Paweł Miesiąc, co na pewno przesądza już sprawę zwycięstwa na korzyść gospodarzy, to już wiemy. I proszę Państwa, jest kwestia taka, że gospodarze już to spotkanie wygrali. Nawet gdyby obaj nie dojechali do mety, to dwa punkty zostaną w Rybniku, ale trzeba powiedzieć, że po dużych, dużych męczarniach i wielkim wysiłku to spotkanie w Rybniku zostaje wygrane, ale oczywiście poczekajmy na powtórkę tego biegu. Daniel Nermark będzie musiał być przebadany przez lekarza na okoliczność upadku, ale jest zdolny. Mamy go na polu numer 2. Na polu numer 4 Nikolaj Klint, pole trzecie wolne. Paweł Miesiąc już z parku maszyn będzie to nam oglądał, a honoru Lokomotywu broni Grigori Łaguta w kasku rzutu. Tu, proszę Państwa, paradoksalnie nie ma o co jechać, bo to jest tylko tak teoretycznie. Wiadomo, że w dwumeczu liczą się małe punkty i w lepszej sytuacji to przynajmniej teoretycznie będą Łotysze, niezależnie od tego, jakim wynikiem nam się zakończy ten mecz. Bo wiadomo, że Lokomotiv u siebie na torze jest bardzo, bardzo mocny. Nawet gdyby wygrali gospodarze podwójnie ten wyścig 15, to będziemy mieli tylko 8 punktów zaliczki, co na pewno w perspektywie rewanżu na torze w Łotwie będzie zaliczką niedużą. Ale ważne jest to dla gospodarzy oczywiście, że te dwa punkty zostają w Rybniku na inaugurację. No i zobaczymy, kto będzie w tym biegu najszybszy. Nikolaj Klin w niebieskim, Daniel Nermark w czerwonym, a może Grigori Łaguta w kasku żółtym pokaże, że nie bez kozery jest liderem po raz kolejny ekipy Lokomotiv Dauga Pils. Już spokojnie w boksie gospodarzy, ale popatrzmy na powtórkę biegu numer 15. Dobrze Nermark, dobrze Nikolaj Klin, który spojrzał, gdzie jest jego partner. Łaguta trzeci, Klint nieco szerzej poszedł i już gospodarze są z przodu, więc mamy powtórkę tego, co było. Grisza bardzo szeroko tam pracuje gazem na wyjściu z tego wirażu. Nermark jednak zamyka mu drogę pod bandą, a z przodu Nikolaj Klint już pewnie po 3 punkty, teraz nieco bardziej wąsko przejechał ten łuk. Daniel Nermark, Grigori Łaguta trzeci. 5-1 dla gospodarzy jak na razie. To będzie oznaczało, tak jak mówiłem, że będzie, proszę Państwa, 5 punktów dla ekipy gospodarzy w tym wyścigu. Jeszcze jedno okrążenie, no i na pewno radość, jak chodzi o ekipę gospodarzy, bo, proszę Państwa, 5 punktów jedzie w tej chwili za sprawą Nikolaja Klinta i za sprawą Daniela Nermarka. Jeden punkt dla Grigori Łaguty. Happy end, ale okupiony wielkim, wielkim wysiłkiem. Brawa dla lublińskich kibiców. 2 punkty i zwycięstwo na inaugurację, jak chodzi o gospodarzy, ale myślę, że tutaj pokazali Łotysze kawał znakomitego żużla dzisiaj w Rybniku. No i to na pewno ważne dla nich, bo to jest kolejny dobry wynik na polskim torze. Mają Państwa na ekranach wyniki biegu 15, a przed nami wywiady. Страшно было, так и я позже так еще молгался, добрый давал пункты, как и мог.
А всі дружини, то що, ну, не знаю, що з Богданом стало там, тому що то, що перші біги, перші в матчі в Лідзі є раз, тому що пізніше буде сконцентрувати, ну, мислю, найліпше буде. Roman poważnie, z którym rozmawiałem w środku spotkania, powiedział mi, że ten tor był zupełnie odmienny od tego, co było w zeszłym roku tutaj. Czy także podzielasz sobie tą opinię? Był bardziej wymagający turniejszy, czy dla ciebie łatwiejszy? Bo patrząc na wynik punktowy, to było praktycznie idealnie. No teraz jak i tor zrobiony też elegancki, myślę, to no, podobno jak w tym roku. No, w tym roku takie no, były małe dziury, takie, no też, no, a ze startu tak samo było jak i w tym roku. I takie przyszedne, i nawet później stało po meczu, on twardy. Просто еліганський. Ну, так само це ж поважно, що тор так само зроблений. Еліганський тор є зараз. Один дефект. Що ще стало в твоєму мотоциклу в одному бігу? То є такі свіча, тільки... то було в тому року так один раз теж. Тому що, видно, після прийшнього, то, після наступного бігу, то не, то є таке вичонгувалось за свічі, все дефект є. Тобто мало такі проблеми, але такі лишиться з 3 пунктами. Але поважно. Григорій, останнє питанко. Мілище з братом пропозиції одійшти до інших клубів. В грі входили дуже пінізи, дуже більше, ніж заробляєш в той хвилі Togepist. Дlaczego zatem zdecydowaliście się zostać? Domowy tor, środowisko, które znasz, czy jednak inne czynniki przeważyły, że śmigasz do Lokomotivy w tym sezonie? No, to, що ми залишились в Локомотиві, то, що Млейди має ще на один рік контракт. Я, ну, у меня все скончился, и все было замовлено. То, что я езжу уже пятый рок, езжу задолго в Пилс. То есть я к другу мешкание, у меня все там хлопаки, все... То, что, ну, есть, как с призисами позамовляли, то, что остался на еще один рок. Добже есть пеньонзы, все, дружина есть пеньонзы, все отдали, нема проблем, ничего. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W pierwszym roku, raz w drugim stracił pozycję. I Sławek Pyszny. Myślę, jakbyśmy nie stracili tych pozycji, byłoby około 12 punktów zaliczki, tak jest troszkę mniej. Cieszę się z pierwszego zwycięstwa, jazda ze Zetką. To jest wielkie wyzwanie, trzeba czytać dobrze to wszystko. No i powiem, trafiłem w 13 biegu z Kilmakorpim, ze Zetką, bo miałem dylemat, kogo tu puścić i to przyniosło efekt w stracie 5-1 i dalszy rozwój sytuacji. Dla mnie dzisiaj cała drużyna jest bohaterem, bo wszyscy pojechali na dobrym poziomie. Ciężko to zwycięstwo przyszło, ale to co powiedziałeś przed chwileczką, przed sezonem rybniczanie nie byli wstawieni w gronie faworytów do pierwszej czwórki, ale jednocześnie mówiono, że to jest równa drużyna, jeżeli wszyscy pojadą na dobrym poziomie, każdy dorzuci punkty, to będą zwycięstwa. Tak się dzisiaj stało. Nie było lidera, ale każdy coś pojechał. Dla mnie to, powiem tak, nie muszą stawiać nas w roli faworyta. Ja sobie tego nie życzę, że tam stawiali jacyś fachowcy wielcy. Jest drużyna i o to chodzi dokładnie, bo dzisiaj Lokomotiv miał w swoim składzie dziury i to jest, proszę Państwa, na pewno problem. My je dziękujemy jeszcze firmie Darnet, która zajmuje się profesjonalnie internetem. Dzięki nim także do Państwa dociera dobry sygnał. Mogą Państwo oglądać mecze żużlowe swoich ulubieńców, a na Państwa ekranach punktacja zawodników. Najlepszy Grigori Łaguta i Paweł Miesiąc w ekipie Lokomotivu, dobrze także Roman Poważny i Artiom Łaguta. Natomiast gospodarze Nikolaj Klint, Daniel Nermark, potem Jonas Kelmakorpi, Ronin Jan Mroży i zawodnicy młodzieżowi Sławek Pyszny i Rafał Fleger.